tej strony Mruszka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem jest to speed build z kompaktowych wnętrz. I tak tutaj w ramach przypomnienia chciałam powiedzieć, że ten domek jest, tak jak zresztą zawsze mam taką zasadę, że jak przedstawiam jakieś rozszerzenie, to domek jest zbudowany w miarę możliwości z tego rozszerzenia, żeby pokazać, jak najwięcej rzeczy się da. A czego nie mogłam zrobić z rozszerzenia, no bo po prostu rozszerzenie tego nie zawierało, to zastępuję to podstawką, także mając podstawkę i to rozszerzenie, możecie stworzyć jeden do jeden taki sam domek. Także to jest takie ogłoszenia. A teraz co do samego domku, to można było zrobić jeszcze mniejszy domek, ten tyci domek, aczkolwiek stwierdziłam, że to jest dosyć głupie, bo wtedy nie byłabym w stanie przedstawić wszystkich rzeczy, które doszły. I tak nie wszystko przedstawiłam, ale dosłownie, nie wiem, kilku wysokości lamp nie przedstawiłam, no bo mam tylko jedną, nie? No i tego łóżka takiego zwyczajnego, pojedynczego, ponieważ no bez sensu, skoro mam to rozkładane. I tak poza tym jest tutaj chyba raczej praktycznie wszystko. I właśnie moje zdanie jest takie, że po pierwsze plusy i troszeczkę minusów, ale generalnie pozytywnie, tak bym powiedziała, dla mnie osobiście. Plusem jest to, że praktycznie każda rzecz, która tutaj doszła, no w zasadzie każda, uważam, że jest przepiękna. W sensie wizualnie te mebelki są tak śliczne, no coś pięknego. Tak 100% to uderza w mój styl. Przede wszystkim plus miliard punktów za zlew, że w końcu jest normalny zlew w tej grze. Przez tyle lat praktycznie nie powstał żaden zlew, który by wyglądał normalnie, oczywiście z modów jak najbardziej. Ale mówimy teraz o takiej zawartości faktycznie, za którą trzeba płacić. I powiem szczerze, no naprawdę zlewy to był chyba największy dramat Simsów. A teraz ten zlew jest naprawdę przepiękny. 100% mi odpowiada i też kolorystyka tego wszystkiego, coś pięknego. 100% mój styl. A z minusów, minusy, prawdopodobnie jest jeden malutki minus. No i jeden minus taki, nie wiem, no sami ocenicie wagę tych minusów. No pierwszy minus jak dla mnie jest taki, że w sensie miałam takie wrażenie, że mało tych rzeczy doszło i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że faktycznie ich mało, chyba nie było mniej, znaczy więcej w innych pakietach, w sensie akcesoriach, więc wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tego, że tak ładne są te rzeczy, że chciałoby się, żeby było ich jak najwięcej, tak sądzę. No ogólnie w akcesoriach mało rzeczy dochodzi, no nie oszukujmy się. Ale no jak na standard tych akcesoriów chyba jest dobrze. Ale co na pewno tutaj jest dosyć słabe, w sensie słabe, no tak mi się wydaje, no to niby to są kompaktowe wnętrza, a ja trochę nie widzę, że były takie super kompaktowe. W sensie dodali to łóżko, co jest super, dodali ten telewizor, który jest w ogóle ekstra i tam przy okazji możemy sobie słuchać muzyczki. Ale tak prawdę mówiąc liczyłam na bardziej kompaktowe rzeczy względem mycia kuchni, nie? To znaczy, że nie wiem, jakąś właśnie małą, fajną, którą można by było wpasować w blat lodówkę, jakiś mały palniczek czy coś takiego, wiecie o co chodzi, jakąś małą mikrofalóweczkę, takie coś, co byłoby nie tylko salonem, ale też by coś dochodziło właśnie do kuchni, no bo jak kompaktowe, no to wszystko powinno być, więc tak sądzę. A co jest jeszcze moim zdaniem takie dosyć głupiutkie? To wiecie, te takie bonusy, które dochodzą do parceli, w sensie fajnie, że coś doszło, aczkolwiek uważam, że jest to dosyć głupie, w sensie, no, wydaje mi się to, nie wiem, takie jakieś bez sensu, na przykład, nie wiem, to, że gdzieś lepiej rosną rośliny, bo domek jest mały, co to ma do rzeczy, wiecie o co chodzi, że fajnie, że coś takiego doszło, ale te bonusy są dla mnie kompletnie nieadekwatne do rzeczywistości, o, tak bym powiedziała. Także no, to mi się tak średnio podoba, więc raczej będę korzystała z mebli, ale nie będę de facto takiej parceli tworzyła, bo nie bardzo mi to się podoba. W sensie te bonusy, niektóre są rozsądne, jak na przykład niższe rachunki, no logiczne, masz mniejszy domek, to masz mniejsze rachunki, aczkolwiek tak chyba zawsze było, nie? Nie wiem jak to dokładnie tutaj wygląda, ale wiem, że tam jest dużo takich rzeczy, które, nie wiem, są głupie, na przykład szybsze rozwijanie umiejętności tam bodajże było. No, dlaczego masz szybciej rozwijać umiejętności w momencie, w którym po prostu sobie mieszkasz w małym domku? To dla mnie jest nielogiczne, ale ogólnie oceniam te akcesoria na plus. Dajcie znać, co wy o nich sądzicie i czy wam się podobają te rzeczy, czy uważacie, że to jest warte... No dobra, no nie oszukujmy się. No, ja jestem zdania, że akcesoria nigdy nie są warte swoich pieniędzy,
Ale jeśli jakby tak przyrówna się do innych akcesoriów, to co o nich sądzicie? Czy są spoko, czy dają radę, czy raczej nie? Czy macie lub planujecie zakupić? No i czy podoba wam się ten domek? W sensie ten domek jest taki prosty, taki mały domek, wiecie o co chodzi, nie? Także dajcie znać. A tylko jeszcze powiem o ciuszkach, że ciuszków jest oczywiście bardzo mało, ale są ładne. W sensie pasują mi, są spoczko. No i to w sumie tyle, także ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagramu, na grupę, linki w opisie. Życzę wam miłego dnia, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!